jeżeli posiadałeś iPhone'a, to korzystałeś może z dobrodziejstw jailbreaka. Tutaj znowu będę miał niepopularne podejście do zagadnień własności intelektualnej, ale jakoś nie popieram, powiem wam, piractwa i szczególnie jailbreakowania telefonów, gdzie aplikacja kosztuje 3 zł. Weźcie pod uwagę, że ktoś, kto pisze taką aplikację, poświęca swój czas, poświęca swoją energię i to, że dostaje za to jakąś kasę, jest dla niego dodatkową motywacją do tego, żeby tę aplikację tworzył. Tak samo, jeżeli kupujemy program czy grę, zasilamy budżet firmy, która tą grę produkowała i to jej daje motywację do produkcji kolejnych gier, do przygotowywania tych gier, nie wiem, na nasz rynek, po polsku, żeby wam się łatwiej grało. A jeżeli to wszystko hakujemy, kradniemy, bo nie bójmy się tego powiedzieć, kradniemy właśnie, no to wtedy nie ma tej motywacji i trudno się dziwić, że potem jesteśmy olewani i nie ma nic na nasz język, czy w naszej, nie jest dostępne w Polsce, bo u nas niestety jeszcze panuje taka moda na to, żeby mieć wszystko spiracone. Także nie miałem jailbreaka w iPhone'ie, nie mam zrutowanego również swojego Androida. Jak potrzebuję jakąś aplikację, to ją nabywam. Jak jej nie potrzebuję, to jej nie nabywam. Jak mnie nie stać na coś, to nie kupuję. To samo jest z oprogramowaniem na komputer. Nie wiem, wszyscy się tak przyzwyczaili do piratowania Windowsa, który kosztuje, nie wiem, 150 czy 200 zł w OEM-ie, no powiedzmy 300. Na gierkę wydamy 2,5 stówy, a na system operacyjny, z którego korzystamy codziennie przez kilka lat, już nie wydamy, bo Linux jest za darmo. Ale ci, co mówią, że Linux jest za darmo i nie płacą za Windowsa, to generalnie nie korzystają z tego Linuxa, tylko dalej korzystają z tego pirackiego Windowsa. Także nie popieram tego. Mam programy, wszystkie programy, które mam u siebie na komputerze zainstalowane, są programami legalnymi, kupionymi, na które posiadam dokument zakupu, licencje, nawet takie głupie programy jak Total Commander, którego każdy używa, każdy ma keya, każdy ma coś. Kosztuje, nie, chyba $15 czy 20. Używam go od ostatnich 15 lat. Dlaczego temu człowiekowi, który to zrobił, mam pożałować tych $15, a tyle się wydaje w fast foodzie na lepszą wyżerkę? Także pomyślcie, bo może sami kiedyś będziecie twórcami. O, jesteście twórcami na YouTubie, coś tworzycie i chcecie z tego mieć jakąś kapuchę, a sami będziecie żyłować, nie wiem, 3 zł na aplikację na iPhone'a. Bez sensu. Także nie popieram, nie jailbreakowałem i nie planuję jailbreakować.